Władze samorządowe gminy Lubasz poświęcają wiele uwagi odbudowie jakości wód w gminie, współpracując ze Stowarzyszeniem Warta Notyć, od którego gmina otrzymała środki finansowe na rekultywację Jeziora Dużego. Obecnie jest realizowany jeden z etapów tego właśnie zadania. Biomanipulacja, czyli właściwe zarybianie jeziora. Wpuszczanie odpowiednich ryb, głównie drapieżnych, jest niezbędne w okresie leczenia jeziora. Stąd akcja w postaci lekcji poglądowej dla młodzieży, szkół i dzieci przedszkolnych. Więc szanowni Państwo, witam nad Jeziorem Dużym w Lubaszu po raz kolejny. Tym razem chcemy Państwu zademonstrować pracę nad rekultywacją tego jeziora. Założyliśmy sobie takie zadanie, żeby oczyścić tą wodę, żeby wyleczyć to jezioro, żeby przywrócić je wędkarstwu i cały proces trwa już 2 lata. Tak? 2 lata Polski Związek Wędkarski w Pile nadzoruje i funkcjonowanie, zarybianie. Natomiast my jako gmina wystąpiliśmy o środki unijne, i które otrzymaliśmy z porozumienia rybackiego Warta Notyć na właśnie zakup tego areatora, to tak się nazywa to urządzenie, i dokonanie biomanipulacji, czyli gospodarkę wodną, przeczyszczenie samej wody, dotlenienie wody, wprowadzenie dużej ilości ryb drapieżnych, które w okresie leczenia mają niesamowite znaczenie. I dzisiaj jest taki moment, gdzie ten areator już przygotowujemy do zimy. Wraca on z najgłębszego miejsca nad jeziorem, wraca właśnie tutaj, gdzie będzie bezpieczniejszy, i wiosną wróci na swoje miejsce. Dzisiaj też wykonany został ostatni sprysk na sinice. Otóż sinice zaatakowały to jezioro i je przejęły, i cała choroba tego jeziora na tym polegała, że w związku z tym, że sienice zablokowały dostęp światła słonecznego, zginęła roślinność wodna. Stąd i ryby nie bardzo mogły się tutaj dobrze rozwijać, bo nie było się czym karmić po prostu. W dniu dzisiejszym też pokażemy młodzieży, zrobimy taką lekcję poglądową, co to jest zarybianie, gdyż za chwilę pojawią się rybacy z rybami i właśnie uczniowie, poprzez zaangażowanie ich wprost do zarybiania, będą mieli piękną lekcję poglądową na temat, jak prowadzi się taką rekultywację jeziora. W jesiennej aurze mamy okazję na żywo zobaczyć, jak technicznie odbywa się zarybianie i jakie gatunki ryb są wpuszczane. Aby uatrakcyjnić akcję, organizatorzy zaproponowali uczniom nadanie imion wpuszczanym rybom, a akt nadania został potwierdzony stosownymi certyfikatami. Z pewnością własnoręczne wpuszczanie przez uczniów ryb do wody dostarczyło im niezapomnianych wrażeń. Przecież taka okazja nie zdarza się często. Po tak kompleksowych działaniach naprawczych jest niemal pewne, że już w przyszłym roku Lubaskie Jezioro będzie rajem dla wędkarzy, a czysta woda atrakcją dla mieszkańców i wczasowiczów. Zagospodarowanie tej wody czy tego jeziora jest doskonałym przykładem na współpracę Polskiego Związku Wędkarskiego z samorządem, konkretnie dzięki inicjatywie wójta Zbigniewa Jansa. Prowadzimy gospodarkę na tym akwenie od ponad roku. W wyniku wygranego konkursu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, ponieważ poprzedni użytkownik, no, były zastrzeżenia do niego i rozwiązano z nim umowę. Jednoznacznie chcę wszystkich mieszkańców, wszystkich członków Polskiego Związku Wędkarskiego, wszystkich wędkarzy zapewnić, że jest to woda dzierżawiona przez Polski Związek Wędkarski. Inne podmioty, które sprzedają zezwolenia na połów ryb, robią to bezprawnie.
Muszę powiedzieć, że podjęliśmy kroki prawne. Myślę, że w najbliższym czasie się to, ten proceder zakończy. Wspólnie z wójtem, wspólnie z gminą prowadzimy zarybianie tego akwenu. Myślę, że wójt w swojej wypowiedzi podkreślił sprawy związane z rekultywacją tej wody. Niezależnie od tego, co w ramach rekultywacji się czyni, w tym również zarybiając drapieżnikiem, Polski Związek Wędkarski w ramach, myślę, również przywrócenia biologicznego życia w tej wodzie wpuszcza olbrzymie ilości ryb. Myślę, że za rok, dwa, najdalej trzy, kiedy ryba nabierze, że tak powiem, wymiarów wędkarskich, będzie duże zadowolenie dla wszystkich wędkarzy, nie tylko miejscowych, ale również w całym okręgu nadnoteckim Polskiego Związku Wędkarskiego.